Wyobrażam sobie, że musi być bardzo dużo kobiet, które mają takie czy inne komplikacje i nie wychodzą z domu, bo... Nie mówią partnerowi nawet. Nie mają takiej odwagi jak ty, że no jakoś jednak radzisz sobie z tym i poradziłaś sobie. I jeszcze powiedziałaś, rozwalając tabu, powiedziałaś o swojej historii. Więc myślę, że bardzo dużo kobiet musi, skoro nie ma takiej opieki, być... Cierpieć po cichu. Nie, no bardzo dużo kobiet, tak jak powiedziałam, no co czwarta z nas na świecie ma uszkodzenie poporodowe. Czemu się o tym nie mówi w takim razie? Dlaczego właśnie nie jesteśmy w stanie im pomóc? No właśnie, no, dlaczego? Czym się zróżniło badanie Tatiany, innych lekarzy i twoje, bo dopiero ty ją wyzwoliłaś z tego problemu, Małgosiu. Ja mogę o tym powiedzieć. O. Małgosia była pierwszą lekarką, która zbadała mnie też w pozycji stojącej, bo ja mówiłam, że po pierwsze mi tam... Przepraszam, ale to też mogę powiedzieć, bo jeszcze o opuchliźnie nie dokończyłam, że opuchlizna tak, wyciągnęła skórę i oczywiście opuchlizna zeszła, ale skóra została w takim stanie, że moje krocze się zestarzało nieadekwatnie do mojego wieku, że to było tak jakby, wiesz, jakbym patrzyła na moją prababcię. I w pozycji stojącej grawitacyjnie tak, było to jeszcze, po prostu widać. A jeszcze asymetria, no bo to nie puchniemy tak samo z każdej strony. W związku z czym, wiesz, no ja jak foka w tym parku rozrywki się czułam, albo mogłam się rolować, ale to wiesz, z jednej strony jest śmieszne, a z drugiej tak, pojawiają się rany, bo od bielizny się to się obciera. Z drugiej strony... No nie da się żyć, funkcjonować. A poza tym w ogóle jakikolwiek seks, zero libido, wiesz, jakby mąż chciał jakiejś intymności, ja bym go bejsbolem walnęła, no bo po prostu tu dajesz coś, wiesz, opieka dla dziecka i tak dalej. No i dla siebie nie masz. Poczucie własnej wartości tak, spada. W ogóle wiesz, ja się wstydziłam nawet przebierać przy mężu i to nie chodzi o to na przykład, że ja nie wiem, czułam się grubsza i tak dalej, tylko to było tak głęboko zakorzenione, że jak on wchodził przez przypadek do łazienki, to ja go opierdzielałam. A był wsparciem dla ciebie w tym okresie? Oj, to jest kolejny temat. Znaczy, ponieważ tak mało się o tym mówi i to jest takie tabu, on też znał historię takie, że rzeczywiście kobieta jak jest w ciąży, może mieć wahnięcia, może się źle czuć, trzeba być cierpliwym, no ale też ile można. I jemu było trudno też zrozumieć, co się dzieje, bo on na zewnątrz widzi, też cały czas mówi, kochanie, jesteś piękna i tak dalej. Ja powiedziałam, odwal się, że ja miałam coś takiego, że po prostu nie chciałam, i, ponieważ cały czas tam bolało, to ja miałam coś takiego, niech mi nikt tam już nigdy nie zagląda, nie dotyka. I w taki sposób można sobie załatwić życie.